Zawody rozgrywane są w karwińskich Błotach. Będą to zawody dwuturowe. Pierwsza tura rozpoczniemy o godzinie 12.30. 4 godziny przepisowe do godziny 16.30. Kończymy łowienie o 16.30. Zbieramy się tutaj na ciepły posiłek. Zrobimy przerwę do godziny, zobaczymy jak nam posiłek potrwa i tak dalej, gdzieś do 18.00-18.30. Zadecydujemy, że tak powiem, na bieżąco, o której rozpoczynamy drugą turę. Druga tura będzie trwała do 24.00. No i o to chodziło. Dlatego, że uważamy, że druga tura będzie owocniejsza w ryby, a chcemy, żeby ta ryba w końcu się na zawodach pojawiła tak u wszystkich, żeby jakaś była, że tak powiem, rywalizacja, tak? Okej. Także łowimy do 24.00, spotykamy się tutaj, tu dokonujemy pomiaru ryb. W komisji sędziowskiej są kolega przewodniczący, kolega Marek Wierczewski. Brawo. Poprosimy kolegę Przemka Klareckiego i kolegę Arka Kupola. Koledzy, przypominam o tym, że zgodnie z nowym rozporządzeniem zmieniły się też wymiary ochronne. Wymiary ochronne nowe są naniesione na kartach startowych, dla przypomnienia. Tu ważna zmiana jest dotycząca storni i dorsza, tak? I okonia. No ale tutaj głównie nas, myślę, że ta stornia i dorsz będzie interesować. O czym jeszcze należałoby powiedzieć? Nie wchodzimy przy zarzucaniu wędek do wody. Dopuszczamy możliwość w godzinach wieczornych, bo w dziennych to chyba nie ma sensu, połowu tubisa w obrębie swojego stanowiska. To znaczy w połowie odległości od jednego sąsiada i drugiego, żeby nie było, że ktoś z podbierakiem gania komuś pod wędkami. Tak? W obrębie swojego stanowiska, te 15-20 metrów w lewo i w prawo, można sobie za tym tubisem tam potupać. Tak? Jest, Kubis. Także warto. Czy koledzy jakieś jeszcze pytania? Andrzeju, powiesz jak są stanowiska rozgrywki. A już mówię, tak. Losowanie przeprowadzi kolega Marek. Losujemy na kartce, są dwa numery. Kartkę zostawiamy sobie tą, po losowaniu. Pierwszy numer to jest numer stanowiska w pierwszej turze, a drugi numer to jest numer stanowiska w drugiej turze. Jeszcze raz, pierwsza tura jest do 16.30, czyli o 17.00 jest posiłek, tak? Koledzy, jeszcze raz właśnie, dokonujemy wstępnego pomiaru na plaży i potwierdzamy złowioną rybę u sąsiada. To jeśli nie zmienia, to jest zasada na KLS. Pomiary ochronne się zmieniły, są na karcie. Mój sąsiad nie przyjechał. Zobacz. A tu moim też można pokrywać?